Hello gamerze, dobry wieczór wszystkim. Siemanko, witam na dzisiejszym strumyczku. Moi drodzy, czy widzieliście kiedyś w swoim życiu coś aż tak kurewsko luksusowego? Żeby nie było w naturalnym oświetleniu. Czy mieliście kiedyś w swoich rękach złotego monstera? Jezu, jakie to jest kurwysyństwo pyszne. Już włączam fioletowe światło, żeby wyglądać jakby miał jakiś kolor, zamiast być najbardziej białym z ludzi. W ogóle dziękuję Pawełku bardzo potężnie za subika i siemanko wszystkim, siemanko Pawełek, siemanko Joalos, dobry wieczór mordeczki. To jest... Nie jestem na 100% przekonany, czy to jest coś, co będę kupował regularnie, bo aktualnie moim takim meta choice'em jest fioletowy albo zielony. Oba są zajebiste. Niemniej sama puszka wygląda absolutnie fenomenalnie. Niemniej, gamerzy, zebraliśmy się tutaj w jakimś konkretnym celu, a mamy konkretnie odrobinkę do nadrobienia. Ponieważ porzuciłem Warframe'a no dobry kawałek fabuły temu, no i w związku z tym może fajnie byłoby kapeńkę to sketchupować. Potwierdźcie mi tylko proszę, czy mnie muzyka nie zagłusza. Jeżeli mnie nie zagłusza, to sobie ją dam zdziewko ciszej, ale tylko w moich słuchawkach, nie w waszych. A w międzyczasie dane logowania do Warframe'a. Jest git? Super, to daję ją sobie tylko zdziebeńko ciszej w moich własnych słuchawkach. Na was to nie powinno wpłynąć. Jak to kurwa updated version of Warframe? Czy chcecie, żebym was kurwa pozabijał wszystkich? Jak myślicie? Kiedy włączają Warframe'a? Kurwa 10 minut temu. Nawet mniej. Co się dzieje z tą grą? Musiał być hotfix chyba pomiędzy moim odpaleniem przed streamem a tym, co się dzieje teraz. Bo ja dosłownie odpaliłem Warframe'a na początku streamu i zostawiłem na ekranie logowania, żeby był gotowy do akcji. W polecany się patrzę. Ha! Wiem gdzie śpisz, Joalos. Ty myślisz, że ja się tak tylko patrzę, to jest dlatego, że jak odwracasz oczy od monitora, to się ta miniaturka zaczyna, wiesz, poruszać. Podąża wzrokiem za tobą i w ogóle. Także śpi spokojnie, ale niezbyt spokojnie, tak wiesz. Nie przesadzajmy z tym spokojem. Gdzie jest mój manager haseł? Czy to jest mój manager haseł? Tak. Jeśli jeszcze jeden raz trzeba by się było przeklikać przez logowanie, to już bym pierdolnął. Dobrze. Update 33 The Duviri Paradox. Nie wiem kim jest Duviri, ale słyszałem, że jest to postać, która się pojawia w takiej części fabuły, do której jeszcze nie doszedłem. Jak pięknie. Człowiek się jeszcze nie zalogował do Warframe'a. Ej! A może rzucisz groszem? Oczywiście, że rzucę, ale może jeszcze nie teraz. Paleta Tenno. Spoko, to się zawsze przyda. Batonic Maneuver. Bullet Jump, Aim Glide, Impact on Bullet Jump. To nie były kiedyś dwa oddzielne mody? To wygląda jak więcej niż jeden mod. Myślałem, że gra już dawno martwa jest. Nie, właśnie stary. Z tego co słyszałem, całkiem sporo, z pokaźną ilość kontentu właśnie dodali. Ja słyszałem, jeśli chodzi o Second War'a, trochę hasłami z rzeczy, które się pojawiły w grze. Przy czym duża część z tych haseł nie mam cienia pojęcia, co ona znaczy. Hiku, a to nie jest broń, którą już miałem nauczono? Bo Cunning Drifta na 100% miałem już wcześniej. To Hiku to też wygląda znajomo. Może refaktorowali jakąś broń, która już była istniejąca. Zaraz zobaczymy, czy jej nie mam zmasterowane, bo to jest mele. Hey Chip, so there's a super secret place.
on Mars. Tiana Pass. Nothing to do with any old legends or awesome crystals or anything. Probably doesn't even exist. Ecco. Ładnie się trzyma 6.1 kapci na Steamie. Wiesz co? Nie dziw się, bo jesteśmy bardzo, bardzo krótko po patchu. Jak wejdziesz na Reddita, to zobaczysz, że ten Duviri Paradox to wyszedł co? 3 dni temu? 2 dni temu? Więc jesteśmy w zupełnie świeżej fazie, wiesz, kontentu do nadrabiania. O jacie, mam ikonkę Windowsa. Czyli teraz jesteśmy oznaczani na podstawie platformy, na której gramy. Spoko. Equipment, broń Kimele. No i się wydaje, że ja taką glewię albo bardzo podobną do niej już masterowałem. Tylko nichuja nie pamiętam już, jak się nazywała. Znajdziemy ją, nie ma tego aż tak dużo. Nie ma tego tak dużo, powiedziałem i zacząłem scrollować. Nagle zdaję sobie sprawę, że jednak Warframe posiada ociupinkę więcej kontentu, niż można by się pierwotnie spodziewać. Nie, ale nie widzę jej, to be honest. Chyba musi być faktycznie niezmaksowana. To chyba było coś na I. G-H-I. Inodem. Dobra, mam w dupie. Hikou. Może tak. Hikou jak Lee Sin, kiedy rzuca ulti w LoLu. Jak łamiesz komuś karki. G-H. Ej, mordo, tego nie ma. Tego nie ma w masterkach. Cianko Oliver, wieczór, czy robię Duviri? Tak, znaczy chyba zanim zrobię Duviri, to jeszcze będę nadganiał Second War'a, którego też mam nie zrobionego. Więc wszystko jakby po kolei, żeby sobie nie, jakby nie pojebać kolejności spoilerów. A wezmę na wszystkich setach. Bo to może jest jakaś kurde bardzo dziwnie wyglądająca Prymarka, może to nie jest Mele wcale. Hind, Hirudo. To powinno być gdzieś tutaj. Powinno być wcześniej, bo K jest... Hiku. Jest Hiku i jest Hiku Prime. No. No to właśnie. Co mi pierdolicie, że dostałem tą broń dopiero jak ona ma już... Laury. Nie dam sobie bullshitu wkręcić. W sumie Duvir jest wcześniej niż Second War lore'owo. To inaczej. Czy sugerujesz, że... Bo lore'owo to jest jedno, w sensie lore to jest oś czasu świata gry, a jest jeszcze coś takiego jak fabuła. Czy to, że Duviri miało miejsce wcześniej, to znaczy, że ono będzie miało dla mnie więcej sensu, jeżeli je przejdę przed Second War'em? Z poziomu bycia graczem i odbiorcą tej sytuacji całej? By the way... Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że myszka jest bardziej czuła niż była kiedyś. Zjedziemy tak do 8. Albo ja po prostu grałem w jakieś tarkowy, nietarkowy chujki mujki i potrzebuję mieć teraz mniej wolniejszą myszkę, nie czułą. A jesteśmy tak bardzo blisko tych minimalnej szybkości. Już niewiele mi zostało miejsca. Duviri tak nie ma sensu? Super! Fantastycznie! Czy coś nas kiedykolwiek powstrzymało, Livert? Sam fakt, że jakaś rzecz nie ma sensu, żebyśmy tego nie robili? Dobra, chcę, żeby mi te powiadomienia zniknęły. Ej, mam dalej wrażenie, że ta myszka jest skórę skoczyła. A to nie jest tak, że ja zmieniłem na przykład czułość mojej myszki w Windowsie, bo nie! W Windowsie trzeba zawsze mieć na 4 z 7, a czułość mam na myszce ustawioną na 800 dpi, więc what the fuck? Może po prostu deweloperzy Warframe'a stopniowo coraz więcej kokainy sobie na śniadanko spożywają. W związku z tym postaci podążają za nimi. A, nienawidzę takich sliderów, kiedy trzeba na bardzo małych różnicach operować. Hejt. Jest lepiej? Dobra, jest trochę lepiej. Nie jest perfekcyjnie?
Ale nie musi być z drugiej strony. Czy coś się w Orbitrze bardzo pozmieniało? Mój kotek dalej chilluje. Nie wiem w ogóle, jaką postacią będę przechodził tą fabułę, czy... Aha, właśnie, bo mój ten... Mój frame jest unranked. Albo mogę wrócić na maina małpę i napierdalać małpą, która jest formowana pewnie z 79 razy. Albo możemy levelować nowego frame'a. Bo co ja tutaj właśnie jeszcze mam? Takie niedoekspione na przykład. Nie wiem, co to jest Stianax. To jest nowa postać? Czemu ja dostałem Warframe'a za darmo? Jak Boga kocham, nie przypominam sobie kiedykolwiek, żebym tego frame'a widział. The Hoplite deals high damage. Enemies tremble before his spear and shield. Czyli że Hoplita jak taka grecka piechota? Dobra, nie wiedząc, co się wpierdalam, to wejdziemy tak trochę zachowawczo. Wejdziemy dżukongiem po prostu i będziemy pałować. To jest... Jakby... Nie wiem, co musiałoby się dziać w tej fabule, żebym nie był w stanie separać dżukongiem. A skąd go mam? Bo jest po New Warze i questach do farmienia. Ja się pytam ciebie, ty się pytasz... Pytasz mnie, o menu questów się w ogóle zmieniło, tu są jakieś nowe ikonki. Nie mam pojęcia, ja po prostu odpalam menu frame'ów i widzę, że jest... ja zawsze sortuję po formach. Zjeżdżam na sam dół do tych, które były formowane 0 razy i widzę, że jest pośród nich. Dobra, nowa wojna dla moich braci i Duviri Paradox Spirala, to nowa wojna. Wojna nowa, tylko najpierw ekstraktorki. Jakieś losowe miejsca. I... A, w ogóle widzę, że mi się ten... Licz mi się rozpierdala po planetach. Na Ziemi jest. Będę musiał też tego licza wyjebać, ale to jakby bardzo wtórna sprawa jest. To na to jeszcze będzie czas. Jeszcze jesteśmy młodzi. Joma stone na kramech. To teraz... Teraz bardzo delikatne pytanie, czy ja kurwa posiadam nekramecha. Nie mam pojęcia. Mam część do nekramecha, mam części do nekramecha. Ile on się składa? Pewnie trzeba na niego czekać 24 godziny. Mam blueprinty. Mam blueprinty na 4 części. Nie mam komponentów, żeby wszystkie rzeczy sobie zrobić. Mogę zrobić sobie silnik, mogę sobie zrobić niecały case. Tutaj mi brakuje destylatu, tu mi brakuje... Kurwa, chuj wie czego tak naprawdę. Okej. Okay. To chyba wygląda na to, że czas wyfarmić rzeczy, żeby się zaczął budować nekramech. A w międzyczasie mogę odpalić drugiego questa, tego, który nie wymaga nekramecha. The way. Dobrze, wujku Google. Taumik Distillate. Taumik Distillate. Jestem w szoku, że nie mam Voidriga. Jakby wydawało mi się, że już kiedyś go budowałem, ale jakby moja pamięć naprawdę nie jest na tyle pewna, żebym tutaj jakoś sobie dał za to rękę uciąć. Okej, okay, to się blueprint się kupuje u Otaka za 4K repy. Wymaga drugiej ranki Ventrati.
Drugą powinienem mieć. Nie jestem pewien, czy mam trzecią, ale drugą chyba powinienem mieć. A by the way, to nie jest coś, co ja już na przykład mam? Nie. Nie mam. Czyli potrzebuję to kupić u Otaku. Nekramek. Tempered Bafolit. Czy mam takiego... Ja pierdolę, to ja będę musiał Deimos farmić po prostu chyba cały dzień. Mateczko. Bo Tempered Bafolit to jest na 100% po prostu... podskocz na Deimos. To jest na 100% jakaś skałka z Deimos przekraftowana, nie? Czy kupowałem platę czy trading intensive? Raczej kupowałem, oczywiście też trochę sprzedawałem rzeczy, ale nie jakąś gigantyczną ilość. W sumie ile ja mam w tej chwili platy? Czy mam jakoś dużo? Parę groszy. Ale mam, jakby mam jeszcze dwie doby zniżki 75%, co jest całkiem korzystnym kursem. Dobra. Ja u ciebie mam jakiś ten bafolit ogarnąć. To jest to. Tempered bafolit. Za 1000 repy, który mam 24 000. Także czemu nie, to się weźmie. Druga rzecz to jest ten Talmic Distillate. Jego się u Otaka kupuje. Talmic Distillate. To jest. I teraz bądź tu mądry człowieku, czego mi jeszcze brakuje. Brakuje mi na pewno jakichś organicznych części. Wracamy na statek. Ja sobie będę musiał zrobić z tego notatki w ogóle, wiecie? Zaraz sobie odpalam Excela i wrzucamy rzeczy, które muszę farmić i ile dokładnie. Bo wprawdzie to się dosyć szybko idzie sprawdzić, niemniej oszczędziłbym zawsze trochę tego czasu. Nekra ziomek. Tak, Talmic Distillate to już mam. Tempe Bafolit to już mam. Stellated Necrafin. I Adramal Alloy. Tylko tego aloja trochę mam. Robię sobie screena póki co. Halo? Windows, wake up. Okej, dobra, mam na screenie to zrobione, dziękuję. Organiczne części to idziesz na cetus i rybki. Ale na cetus... Hatfu, to jest taki resident sleeper. Dobra, teraz te rzeczy. To jest nekraten. Okej, tego tutaj nie mam. Adramal. Adramal mam. Adramalu mi 20 sztuk brakuje. I to się robi 20 sztuk naraz. Git. Czy brakuje tego Stellated Necrafine? Brakuje tego Distillate'u. Distillate. Ja pierdolę. Okej, taumiki brakuje. 4 sztuki. To już moi drodzy. Czas notatek. Bo niestety pamięć jest dobra, ale zawodna. Nowy arkusze Google. Dobra. Taumika. 4 sztuki. Venerol mam. Pięknie to w ogóle brzmi, jak choroba taka delikatnie w penis. Ten Talmic Distillate będzie potrzebny. Co mi się wyrobiło?
Adramal Alloy. I tego alloya mam chyba tyle, ile potrzebowałem, tak? Kramek. Teraz ten Bafolit. Bafolite. I nice. I tego potrzebuję 50 sztuk. A mam chyba 0. I ten Stellated Necratin. O. Stellated Necratin. Tego potrzebuję 8 sztuk. A. Necrafin. Aha, ja tego nie mam w ogóle wzorca. Okej, 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 okej. Tu jest coś takiego jak spinal core section. To są na pewno jakieś rybki. Spinal core section. Tego potrzebuję jeszcze 6 sztuk. Damaged Necramech Pod. To są chyba te misje. Jak to się nazywa? Vault, Volt. Jakieś tam volty, jakieś krypty, które są na Deimos, tak? Gdzie właśnie walczysz z Necramechami na końcu? Jak to jest? Pod na końcu. Now this is Pod Racing. Dobra. Czyli tak naprawdę tego, ten Stellated Necrafin mnie jeszcze trochę trzyma. To idziemy zobaczyć, co to za jeden jest. Ale swoją drogą, nie wydaje wam się, że mały ruch, jak są tylko trzy instancje na Deimos? Albo może główny teraz hub jest gdzieś indziej, w sensie ludzie, gdzie mają najwięcej farmienia. Myślałem, że jak jest jakiś nowy content, to że wiecie, będzie lobby tak z 80 sztuk. Ops, nie chciałem ekspedycji. Mistakes, 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 mistakes. Pa, 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 pa. Ten Necratin. Pa, 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 pa. To jest to. Ale zajebiście. Tylko to wymaga Necratin. A teraz bądź tu jeszcze, mistrzu. Ta. Dobra. Co to kurwa jest ten Necratin? Na pewno to się wydobywa gdzieś na Deimos, tylko gdzie? Cambion Drift. Requiem Pylons. Aha, czyli to jest z tych pylonów, które mogę strzelić operatorem. O, mateczko. Czyli mam po prostu minerałów szukać. No to co w takim razie? I love Minecraft. Nie bardzo widzę możliwości przeskoczyć. Sprawdź, czy na trade możesz kupić. Jakbym kupował Livert absolutnie wszystko, to bym nie wchodził w żadną interakcję z żadnym contentem w tej grze nigdy. Wchodziłbym tylko w interakcję z moim potężnym muskularnym kapitalizmem. Okej, widzę, że od niestreamowania Warframe'a przez trochę zupełnie mi się layout rozjechał. Ale to nic. Kwestia dosłownie 30 sekund. No i pięknie. Teraz, jak wyglądają hotkeye? Dobra. Git. To coś nowego. Blink pad. Wow! Ja pierdolę, fast travel dali. Wow. Ale jazda, na co ja patrzę? Ej, zajebiście jest. Spodziewam się, że na plainsach pewnie jest to samo.
Ej, zajebiście w chuj, cieszę się strasznie. Nie, bez kitu, naprawdę mega, 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 mega fajnie, że dali możliwość się blinkować. Okej, paski życia się pozmieniały. Widzę, że Eximus ma jakąś taką niebieską tarczę. Ci goście tutaj mają żółtą. Wiecie, czy mi się to kojarzy z Destiny? W Destiny też były kolorowe paski życia w zależności od jakby odporności. O, Predacid. Możemy go slipnąć od razu, jak już tu jesteśmy. Tylko pytanie brzmi, czy ja mam usypiałkę. Śpi, kocie. Słodkich snów, księżniczko. Bardzo, bardzo ładnie, tak na dzień dobry. Dobra, skupmy się na tym, co ważne. A wiecie, co jest ważne? Skałki. Minecraft to moje życie. A, nie mogę z tym. Nie mogę szukać Zarkwinga. RIP. Bawimy się w kosmicznego krasnoluda w takim razie. Gdzie jest ruda? Wydaje mi się, że ja już powinienem mieć z takim... Że z tym poziomem ja już powinienem mieć chyba rudę oznaczoną na minimapie, ale jakoś nie widzę za bardzo. A nie, widzę ją na... Jezus, jakie to jest malutkie gówno. Ciekawe, czy są dodatkowe jakieś ustawienia w tym, w gujaczu do Warframe'a, żeby móc sobie tą mapę trochę powiększyć, bo jest dramat. Naprawdę. Ta mapa... Nie wiem jakby jak to na streamie wygląda, ale z mojej perspektywy jak się na nią patrzę, to ta mapa jest mniej więcej gdzieś takiej wielkości. Jest dosyć, dosyć bezużyteczna aktualnie. Jakbym miał się na tym główienku doszukiwać, no to niestety. Na Malon, my szukamy nekreatiny. I potrzebuję tego chyba 12 sztuk, bo tego się robi 6 na raz, a potrzebuję... Weryfikacja? A potrzebuję 8, tak, czyli potrzebuję 2 razy wyprodukować. Okej, czy ktoś ma pojęcie, jak się wychodzi do operatora? Fajnie by było pamiętać keybindy, nie? Nie? Tak nie, tak się pisze na czacie. Tak się nie... H się zmienia bark, z którego się celuje. Nie, bez kitu muszę w ten sposób. Debilnie się z tym czuję, niemniej... Bardziej debilnie się będę czuł, jak nie będę w stanie wyjść do operatora dłużej jeszcze. Customize controller to jest... Tu jest keybindings. Focus and transference 5. To szukałbym tego bardzo długo. Ej, dzięki Libert, ale nie cheatowałem, co znalazłem.
Coś się delikatnie pozmieniało w operatorze. Bo chciałby człowiek strzelić falą uderzeniową, wciskając E i chowam operatora wtedy. Musieli chyba coś mocno pozmieniać, kiedy nie patrzyłem. Dobra, jebać. Łatwo się sidetrackuje. Zmieniam coś, czym się zajmuję co 30 sekund. A tu trzeba by znaleźć więcej skałek. Oj tam cicho marudo. Jak po kleszczu? Czemu ja tak chodzę na piechotę w ogóle jak debil? Thinking emoji. Czy mam sens wchodzić w kosmiczny odbyt? Nigdy w życiu nie górniczyłem w Deimos. Totalnie nie mam pojęcia, czy jest sens grać po jaskiniach. Jak górniczyłem na ziemi, no to tam było właśnie w jaskiniach było wpyte tych rzeczy. Niemniej tutaj chyba jest dokładnie odwrotnie. O, coraz bliżej, coraz bliżej, coraz bliżej. Gdzie jesteś, kurwiu galaktyczny? A, w ogóle kompletnie nie sprawdzałem, jak wygląda w tej chwili Nightwave. Fajnie, że mam bullet jumpy, ale jakby totalnie nie wiem, na co my farmimy w tej chwili. Tam coś jest w tą stronę, tylko że niżej niż ja jestem. O, dokładnie. Tamika! To też jest coś, czego potrzebuję, tylko może nie tak pilnie. Ale ta taumika to też było coś godnego uwagi. A skąd mi się tutaj w ogóle? Nie rozumiem tej gry teraz totalnie. Dlaczego tutaj sobie spały casualowo te predasajty? Jakby nie uśpione przeze mnie? Po prostu sobie chillują? W naturze? Chyba gdzieś na tej skale. Coś mi gdzieś tutaj pipczało. Arkan CD 450% damage, jest Gitz Duviri, właśnie.
To jest jedna z rzeczy, które mnie odrobinkę napełniają obawami, że zawsze kiedy wypuszczamy, wiadomo, że nowy content, no to jest niestety mega szansa na to, żeby coś power creepować, nie? Żeby wydać takie samo coś, jak było wcześniej, tylko o 30% większe. I takie sytuacje się kończą takim Diablo 3 typowym, gdzie zaczynają ci mierzyć damage, wiesz, w bilionach. I dopóki nie masz 750 milionów HP, to nie jesteś tanki. Wolałbym czegoś takiego wyścigu zbrojeń pomiędzy graczami a grą uniknąć, bo to zawsze prowadzi w trochę głupie sytuacje. Dobra, niżej. Nie, wkurwia mi ta minimapa za bardzo. Ustawienie, gdzie tu jest jakiś HUD? Interfejs. Jest directional keys to adjust HUD. Chcę, żeby HUD był jak najbardziej wyśrodkowany. Lubię mieć go w centrum. Tylko, że chcę, żeby był kurde większy. A, tylko właśnie. Skala interfejsu jest tylko jedna. Nie mogę samej mapy. Dobra, chuj, niech będzie odrobinę większy ten interfejs, bo pierdolę zostanę szukając na mapie. Ale wolałbym, żeby cały interfejs był malutki, tylko mapa, żeby była właśnie taka wielgachna. No ale cóż. It is what it is. Chimero, czy to jest coś do uśpienia? To wygląda na coś do uśpienia. Może to jest ryba. Jedna z tych latających nad rzeką ryb. Przytrzymaj M. Ale mi nie o taką mapę chodzi, stary. Mi chodzi o mapę. A, to właśnie. A nie, czekaj, bo tutaj też nie widać. A zobaczmy, co się stanie, jak wejdę na. Na laser. A nie, czekaj, na tej mapie widać wydobycie. To nice. To możemy tak latać. Dobra sugestia, panie Livert. Masz pan głowę. Tak mi się właśnie wydawało, że bieganie po tym otwartym świecie by nie miało kompletnie sensu, jakbyśmy mieli mapę tylko takiej wielkości. Ona jest pod tą skałą chyba? Gdzieś coś? Już się zimno robi. Czemu to Deimos jest takie? Farmienie kryształków na ziemi to jest najbardziej chillująca rzecz, jaką można zrobić w Warframe'ie. A Deimos to jest takie piekło na ziemi po prostu. Cię nie da przejść 10 metrów bez czegoś, co cię gryzie w dupsko. Jak sobie kopę na plańsach, to mogę sobie siedzieć przez pół godziny na jakimś kolu z pracy albo czymś takim i podnosić kamyczki, jest zajebiście. Tutaj nie odwrócisz się na sekundę i już coś cię w dupę gryzie.
Jakbym jeszcze nie był takim smurfem, żeby wszystko tu na strzała zabijać, to już w ogóle byłoby nieprzyjemnie. O, to coś nowego, nie przypominam sobie takiego ataku. Żeby cię tentakle molestowały przez dłuższy okres czasu. Das new. Z tych cyst kiedyś też coś dobrego dropiło. Teraz jak mnie w tyłek gryzie fakt, że nigdy w życiu nie chciało mi się farmić skałek na tej durnej mapie. O ile mam nafarmione na pewno roślin, na pewno mam trochę połapanych zwierząt, to w górnika ani razu się jeszcze nie bawiłem na Deimosie. I to teraz bardzo fajnie widać na podstawie tego, jak kompletnie nie wiem gdzie tych skałek szukać. Dobra, na tych mackach to ja nawet nie wiem, czy te skałki się faktycznie spawnują. Więc fakt is shit, schodzimy na ziemię. Teoretycznie to jest centralnie pode mną. I teraz jeszcze wyżej. No niby gdzie? Jest, finally. Mateczko bosko. Bafolit, ja szukam nekratin. Więc nie do końca. O Jezu! Jak się dziwnie poruszać operatorem. Holy shit! W sensie... Jest taki przymulony... zanim zdaszysz operatorem, on się najpierw musi rozruszać. Nie wiem czy dalej w sumie... Te dasze cię nie daszują. Ale zanim się rozpocznie animacja dasza, to się naprawdę musisz konkretnie długo zastanowić. Znaczy rozumiem, że może chcieli znerfić ludzi jak się wystakowało dużo energii na operatorze i można było zapierdalać z prędkością światła na dowolnej takiej dłuższej prostej linii. Więc nie jestem w największym może szoku, że to akurat podnerfili troszkę. Te drony są friendly czy coś?
Bo wydaje mi się, że poza strzałem z operatora w te rzeczy coś trzeba było jeszcze więcej zrobić. Tylko ni chuja nie pamiętam. Trzeba będzie sobie odświeżyć jakiś tutorial how to warframe. Jak się farmi. A spoko, dzisiaj to się trzeba przygotować po to, żeby móc zbudować tego pieprzonego mecha i faktycznie jechać z fabułą. Bo nie ukrywam, że się trochę zszokowałem, jak się wyszło, że trzeba coś jeszcze, żeby mógł fabułę robić. Dobra, ja właśnie będę się z tym bawił. Ha, tak w ogóle zdałem sobie teraz sprawę, że już dłuższą chwilę mi nie wpadają żadne nowe skany. Podejrzewam, że może jestem na tym etapie, że wszystko na Deimos jest wyskanowane. Bo jak tylko dodali Deimos jako nową mapę, to beka była przeokropna, jak mogłeś wyklikać wszystkie skany, które miałeś na postaci. Zużyć się do zera. Właśnie, jak moje zbiory teraz wyglądają? Mam trochę tej automatiki. Ale nekratinów żadnych, jest tylko na Malon, to najbliżej. Dagonik. Spoko, ale może nie dla mnie. Ta ikonka na mimapie to jest darmowy nekramek, taki do wypożyczenia? Nie, okej, to jest punkt, gdzie można od matki wziąć questy. Nekramek to są te niebieskie. Dobra, już pamiętam. Jeszcze jestem za wysoko. Czyżby to była jakaś jaskinia, która jest pode mną? Fuck off. Bafolit. Cały czas nie mogę... Czekaj. Dobrze mówię? Cały czas nie mogę tego nekratinu znaleźć. Czy się okaże, że oni wymagają ode mnie jakiegoś rzadkiego dropu stąd? Smuteczek.
Kup tylko niebieskie notki, naprawdę? Okej, okay, czyli one są poukładane pule tych rzeczy, które można z nich wykopać kolorami. Okej, okay. To w takim razie jak nie jest niebieska, to ja ją tak tylko na YOLO. Byle tylko wydobyć, jak już ją znalazłem. A bez jebania się w dokładność. Ja nie wiem w sumie, czy jakbym robił zadania na repę, czy by nie wyszło tak, żebym nie wydropił tych rzeczy trochę szybciej. Czy akurat ten konkretny minerał nie jest w puli żadnych nagród i jego trzeba po prostu wykopać z ziemi. To coś jest? Tylko, że nie jest to niebieski. Czy jest to niebieski? Jest to niebieski! Tiametryt. A. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Ale znalazłem jakieś miejsce, gdzie w miarę gęsto te rzeczy się spalnią. Przynajmniej pipczą gęsto. Pytanie brzmi, gdzie się kurwa sam obiekt zaspawnował. Aż bliżej nie mogę być, jeśli chodzi o to pipczenie. Jest! Oczywiście zły kolor. No, pomarańczka. Bawiłbym się znacznie lepiej przy tym, jakby Deimos nie było takie okropnie obleśne wszędzie. Jakby połowa lokacji, w której się znajduje, nie wyglądała jak wnętrze dupy kosmity, to byłoby o ciupinkę lepiej. Szczególnie, że muszę się przyglądać temu otoczeniu bardzo dokładnie. Tam to jest pod ziemią, gdzieś pode mną. Akurat te darmowe predacity to zawsze w miarę przytulę. Bo u syna mam bardzo mało repy. W sensie bardzo mało tych rzeczy powykupowanych, więc można go będzie chcieć sprogresować sobie później. A pamiętasz, że ja kupowałem u niego tylko te rzeczy, które były potrzebne, żeby sobie wbić
frakcję na wyższy poziom, a potem zdawałem. Jest. Oczywiście zły kolor. Oj, uspokój się, hipisie jebany. Nawet nie wiedziałem, że tam coś jest. Chilluwa. Jeden oddech, spokojny. Zaczynam myśleć, że te niebieskie nody to jest chyba jakiś, jakaś fikcja literacka. To nie jest coś, co tak naprawdę występuje. Matko Boska. Mój streamer jest fanatykiem Bapolito, cały plecak zajebany. Jesus Christ. Jaka to jest proporcja? Którego szukamy? Nekratinu. No nie wierzę. Wydaje mi się, że to chyba musi być farmione albo w jakimś specyficznym obszarze, albo może o specyficznej porze dnia, w sensie albo w tym WOME, albo w tym drugim. Bo kurestwo się po prostu nie chce spawnować aktualnie. Jeszcze odpalę tą wiki. Nie, nie jest nic napisane, żeby było ograniczenie pory dnia albo czegoś takiego. Więc lol. Ale wyszukiwanie tych nodek na Deimos jest super. Szukasz takiego rozciapanego, organicznego, pomarańczowego koloru na tle rozciapanych, pomarańczowych, organicznych obiektów. Prawdziwie hilarious. Cała moja ekipa się śmieje. Zajebisty żart.
Moja nowa metodyka jest taka, że jak zespawnowała się skałka gdzieś, gdzie jest strasznie dużo najebane obiektów, jeden na drugim, to ją po prostu olewam. Bo szukanie tego gówna mi zmarnuje 10 razy za dużo czasu. No już lepiej, żebym poszedł na coś na bardziej otwartej przestrzeni, po prostu znalazł. O jacie, czy to legendarna niebieska? W roku są te suki. Diametryt, drugi raz. Sleep easier tonight. A feral predacite, menacing in the field, rather adorable when asleep, don't you think? Tak do mnie trafia, że kozacko, że popchnąłem fabułę naprzód. Tymczasem Minecraft to moje życie. Kopiemy za diamentami. Aktualnie nie zrobiłem ani 1/10 questa popularnego żadnego. It is what it is, jak wygląda na to. Are you kidding me? Jak ja to mam gówno kopać? Nie! Nie! Mistakes were made. Chciałem mały, debilny laserek, nie kurwa Archgana. Musiałem się wykancelować z tego Archgana w pizdu. Najgorzej. Rybka. Czy ja mam w ogóle... Bo to jest na ryby... Nawet nie byłem pewien, to się złapie. Bo to jest przecież na ryby z Wenus, nie? Ale wygląda na to, że kompatybilne. Nie byłem ni chyba pewien, czy złowię taką rybę. In its tracks. Bring the specimen to me and we can decide what happens next.
Czy z każdej niebieskiej ja do tej pory ten Tiametryz wyciągałem? Bo mam takie dziwne wrażenie. Dobra, w dupie mam. Kieruję się zdrowym rozsądkiem. Szukanie w takich zakamarach mi zajmie 1000 lat. Dagonik. Przynajmniej nie to, co poprzednim razem. Bez hitu, bo ja nie chciałem iść spać nie puszczając produkcji tych rzeczy do Nekramecha. Ale jak te dropy tak idą, to ja naprawdę nie wiem. There, Tenno. You were not supposed to massacre it. Nowe skany. Nie, czy się zmieniła pora dnia? Bo w miarę sporo nowych rzeczy do identyfikacji zaczęło wpadać. Teleportujmy się na jakieś zadupy, gdzie mi nie było 100 lat. Why not? Get your ass here.
Embolus. Jedna sztuka i to jest pierwsza sztuka, jaką znalazłem. Rare Gem. Fajnie, że rare. Szkoda. Szkoda, że w ogóle nie to, czego szukam. Niemniej radość jest radość. Nie mam jej na tyle dużo, żeby wybrzydzać. Ty jesteś zwierzyną łowną, prawda? Wow, ja to jestem. I appreciate how much your kind enjoyed bathing in spilled ichor and viscera. But I specifically asked for the life form to be sedated. Ale fajnie widać, jak faktycznie to Deimos jest martwe, biorąc pod uwagę, że siedzę w jakiejś instancji o bardzo niskim numerku, w jakiejś jedynce albo dwójce i kompletnie nic innych graczy tutaj nie przechodzi. Nikt się nie podłącza do sesji, nikt się nie wyłącza sesji. Chyba że kręcą się tylko przy wejściu, tam gdzie niedawno już nie było. No ale jaka jest szansa? No fajnie, to jest niebieskie, tylko once again, jakby dokładnie oczekujecie, żebym miał możliwość to wydobyć.
Wow! Tyle czasu. I udało się dokopać do dwóch sztuk tego nekratinu. Jak potrzebuję tych sztuk skromnych ilu 12. Bo potrzebuję zrobić 8, a one się grupują po 6. Dobra. To jest absolutnie moment, żeby wypierdalać. Bo jakby mi się jeszcze nie zapisało to wykopanie, to już bym się chyba poryczał. Trzeba będzie chyba srogo w takim razie przygrindować Warframe'a na streamie. Bo jest jedno, że mam ten content do nadrobienia w Warframe'ie. Drugie, mam DLC Blasphemousie do zrobienia. I trzecie, fajnie byłoby Residenta skończyć. Więc jakby jest co robić. Gdzie tu się wlatywało? O. Chyba jeszcze raz to muszę zrobić. Ta, to jest ten nekratin nieszczęsny. To jest ten bafolit, który się właśnie robi. A ten Talmic Distillate, czy ja tego nie mogę zrobić przypadkiem? Czekam. No właśnie, oczywiście, że mogę. Bo nafarmiłem tej taumiki przez przypadek. Ona z jakichś mobów leciała. Czyli dobrze było puścić jeszcze raz taumik przed spankiem. W sensie nie przed spankiem, tylko przed wylogowaniem się. A resztę to wiadomo, że trzeba będzie dokończyć i tak w przyszłości. Tego mi już starczy. Tak obczałem sobie, czy nie ma oddzielnej aktualnie kategorii jakiejś na nekramechy, jako że są już dwa. Przynajmniej były dwa, nie wiem czy trzeciego nie dodali. Że był ten Void Rig i coś tam Maiden. Ta, jeszcze jeden taumik. A potem trzeba tego nekra poda ogarnąć i spinal cord section, ale to jest na prawie 100% zryb. Dobra. A właśnie. Chciałem sobie jeszcze zobaczyć to, co jest najważniejsze. Czyli co można wyfarmić u Nory. Eximus Advantage. Chyba co z Eximus Enemies Increase Secondary. Czyli customowy mod do Zylock. Nie wiem, czy to jest dobra broń. Arcane Grace. Na to trochę HTFU. Oczywiście Exilus Adapter. Metamorphic Magazine.
Do Gorgony. Gorgona to jest taki chyba RKM. Zwiększone magazine capacity. Zwiększone maksymalny ucisk amunicji. I 20 trafień z rzędu petryfikuje na 5 sekund. A pierdole. Żeby w Warframe strzelać do kogoś przez 5 sekund non stop, to ten przeciwnik musiałby mieć miliony życia. Albo broń by musiała być kompletnie garbage. Energize 3 sztuki. Na chuj mi Energize, ja mam zmaksowanego Energize'a, ech. Kurde, świetnie mi się to opłaca póki co, farmienie tego. Oczywiście Umbra Forma. I skin do Necromecha, jak on wygląda? Taki spoko całkiem. Czemu nie? Nie jest to najgorzej. Trzeba odwiedzić Featured Dojo. Ta misje. O, Exploiter Orba zabić, super, zajebiście. Uwielbiam tuczenie Exploiterów. Sianko Kreti skład, dobry czu panu, Eloszka. Nice, akurat. O, czekaj, w ogóle. To, że się klika teraz prawym i się pokazuje coś takiego jak how to. To jest ciekawe. Taki króciutki, malutki tutorial. Są izowolty, czyli coś, czego i tak bym potrzebował robić i tak. Ja skoczę tylko do tego Featured Dojo i się będę zawijał na offline. Jutro Exploitera zrobimy. Exploitery są fun. Ja w ogóle lubię, w ogóle w Warframe'ie takie te, powiedzmy, że PvE rzeczy. Te takie dookoła tuczenia bossów i tym podobnych rzeczy, to jest bardzo fajne. Livert, a o levelu czego ty w tej chwili mówisz? Bo to takie dosyć wysokie liczby są, co wymieniasz. Gdzie jest to Featured Dojo? Ej, dziękuję za follow, Karutsu, dobry wieczór. I witamy na kanale, siemanko. Akurat fatalny timing, jako że będziemy niedługo uderzać kimono, czy u mnie są dropy. Nie mam cienia pojęcia, stary. Absolutnie żadnego, gdyż wracam do Warframe'a, żeby nadgonić fabułę po długiej przerwie i kompletnie nie mam pojęcia, jak działają dropy na Warframe'ie. Będę musiał się dopiero ogarnąć z tym, ponieważ no właśnie, ponieważ jestem totalnie nie na bieżąco z tym. Dobra, jakikolwiek pierwszy z brzegu Featured Dojo. Chcę tylko nagrodę tak naprawdę, nic nie chcę specjalnego. Nie wiem, czy właśnie dropy są na całym dyrektory Warframe'a włączone, czy tylko u konkretnych jakichś streamerów. Co do tego, to najprościej będzie się wbić chyba na jakiegoś YouTube'a i tam wyszukać, bo jak są dropy, to zawsze YouTuberzy, którzy o jakiejś grze robią content, zawsze to tłumaczą w miarę dokładnie. Tak jak wiesz, teraz na przykład w Maraudersach są dropy, bo Eroctic, który Maraudersy na swoim kanale pokrywa, bardzo się na ten temat konkretnie opowiadał. Dobra, to jest już ogarnięte. To co tutaj możemy wziąć? Bałwana już mam. Kategoriami. Wszystkie mody są. Skin na końcu. Bałwana mam, tutaj mam zapasy, Nitainy jeszcze trochę mam. Pangolin, Plasma Sword, Heat Dagger, wszystko jest porobione. Co to jest Kaliban? Pierwszy raz w życiu widzę takie Warframe'a. Coś do Asha, coś do Protei, nic tutaj nie widzę, co by mnie interesowało. Może coś od biedy dla Hildry byśmy wzięli. Ale też nie wiem. Jak wygląda ten hełm dla... A nie, podobno na ten hełm. Dla Wispki. Tak, Crafted, no.
Nawet nie wiem, czego używam szczerze. Nie wiem, czy nie lata na domyślnym, czy mi się bardziej nie podoba. Zobaczmy w ogóle, co za jeden. Bo tak nagle zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co to jest za jeden. Ten hełm, który mam w tej chwili, to ten, który wygląda trochę jak taka twarz kota z takimi lekko kocimi uszkami z boku. Appearance. Aha! Okej, jak Boga kocham, totalnie zapomniałem, że Wispka ma taką derpiastą twarz i głowę w defaultowym skinie. Ten skin, który wygląda jak twarz kota, wygląda 99 razy lepiej. Nie, to absolutnie musi zostać tak jak jest, jest znacznie lepiej. O, oh, no way, no way, żeby na tamtym latał. No dobra, to jest dobry moment na spanko time. Jeszcze tego farmienia, wiadomo, że została duża tona, więc póki co przekładamy to na później. To nie jest tak, że kontentu w prime mi zabraknie w najbliższym czasie, a już jest powolutku się zbliżamy bardziej do pierwszej niż do północy, więc trzeba będzie spanko iść. To co wszyscy? Dziękuję serdecznie za udział w strumyczku. Życzę spokojnego wieczorka i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze widzieć przez najpierw zwyczajny weekend, a potem może jeszcze coś podczas długiego weekendu, byłoby fajnie. Ten weekend jest taki zajebisty, że układa się przez większość tygodnia naprawdę. Więc życzę wszystkim spokojnego wieczorka i udanego weekendu majowego. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję się zobaczyć. Na razie, hej, dobranoc. Bajeczki.